Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was ponownie w Dying Light 2 Stay Human. Moi kochani, ostatni odcinek polegał na tym, że musieliśmy zabić kilku bandytów, którzy próbowali wymienić się na kryształy, aby puścić nadal wodę. No i tak, rozmawialiśmy oczywiście z naszym komendantem SP, który nadal szuka swojego złoczyńcy. A zarazem planuje przesłuchać cały bazar pod nieobecność właśnie naszej tutaj pani od obrony bazaru. Tak teoretycznie, powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak oni się nazywają. Zdaje się, że Sophie tu nie ma. Rozejrzę się za nią. Zanim się rozejrzę za nią, ja chcę włączyć noc. Ja chcę włączyć nockę. Włączamy nockę, bo tam niestety nie dało się włączyć, inaczej bym już to dawno zrobił, a nie chciałem właśnie pominąć jakichś tam tekstów dialogowych i tak dalej. Kochani, patrzyłem ogólne oceny na dyskusjach Steam, co ludzie twierdzą na temat Dying Light 2. Powiem szczerze, że ja jestem osobą fanboyową, która uwielbia te gry. Ale to jest tragedia. Jesteśmy tacy sami, tylko tak... Pielgrzymie! Hej, widzieliście Sophie? Sophie, tak. Poszła i... powiedziała... Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj. Jeszcze... jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim... Nie działać ci... szwankuje, no. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Niezbyt ciekawe, nie wiem, jak się zostaje pielgrzymem. To nie jest zbyt ciekawe. No jest, słuchajcie, no zapytanie, nikt nikogo nie powinien nigdy karać. Nic sam nie zrobił, zapytał po prostu. Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo, zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Kogo? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów Gierę? Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Były też inne dzieci? Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, nagle zniknął. Jak nazywał się ten lekarz? Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Może kiedyś go znajdziesz. Mam nadzieję, że żyje. I że kiedyś go znajdziesz. Dobra. Ale co tam było dalej? Jeśli chcesz pogadać,
to może być ostatnia szansa. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. Co nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse, bo nie masz. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Co nie znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem wielkie kłopoty. Fakt. No, teoretycznie świecie apokalipsy, reprodukcja i te sprawy. Herman, dla świata jest lepiej, gdy milczysz. Nie no, Herman spoko typ jest. Nie twoja liga. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy! Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę! Pisklak! Ralph! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mi. O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. Nie, słuchajcie, to jest przeginka, naprawdę. To jest przeginka. Nie wiem, kto to kurwa projektował. Kto? Nie mam pojęcia. Sophie rozmawiała przed 5 sekundami z nami, a teraz ten kurwa do nas podchodzi i mówi, że ona jest na dachu. I to już nie jest bug. To jest po prostu już, no... To jest błąd w scenariuszu. To jest po prostu taka głupota, że ja się zastanawiam, kto to kurwa projektował. Naprawdę, ja... Jeszcze raz powtarzam, uwielbiam tą grę, ale ona jest tak kurwa głupio zrobiona. To jest porażka. To jest po prostu porażka. On nie zdążył kurwa butelki odłożyć, a ona już była na dachu. Jeżeli ktokolwiek będzie wam mówił, że ta gra jest spoko, nie jest. Nie jest spoko. Od razu wam mówię, nie jest spoko. Jest zabugowana, jest źle skonstruowana, jest po prostu komiczna. Fabuła w jedynce przewyższała na 100% po prostu to, co jest tutaj. Wiadomo, to były lata... 7 lat, no wiadomo, 2022.
No to 2015-14, końcówka 14, już nie pamiętam dokładnie. Przyszedłeś podglądać czy pomóc? Ale to, co jest tutaj zrobione, to jest po prostu głupota. Totalna głupota. Dziury takie w fabule, że to szok. No jak ona zlazła stamtąd, tu, w ciągu 5 sekund? Jak? Okazuje się, że especy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Obozy bandytów. Zbliż się do obozu bandytów i wykorzystaj lornetkę do zidentyfikowania punktów wejścia przywódcy obozu oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. Aby przejąć obóz bandytów, musisz zabić przywódcę obozu i jego poruczników, a potem zająć się obozowym totemem. Gdy przejmiesz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę i zdobędziesz dodatkowe nagrody, PD, broń, stroje itd. Och, wiecie co? Już mogli sobie te kurwa totemy odpuścić, naprawdę. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Naprawdę jestem zły na Techland, że spieprzył naprawdę bardzo dobrą grę. Zrzut wojskowy THB. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o takie aspekty jak projektowanie miasta i tak dalej, no mam kilka zarzutów. Nie jest tak, że to jest jakieś tam idealne i tak dalej. Ale w porównaniu do tego, co oni zrobili z tą fabułą, to jest po prostu kurwa komedia. To jest po prostu komedia. No, coś się zbliża. Nic. Wyjedz. Znane miejsce, centrum gastronomiki, tak? Dobra, to zastanówmy się, jak tutaj wbijemy do środka. To jest przywódca. No. Przywódca obozu Duke'ów, dobra. Duke. Nawoływasz Duke'ów. Duke. I co? Wejście od frontu jest złe. Wyjdziemy tam. Więc naprawdę, mi się w to gra dobrze. Ja nie mówię, że nie, ale po prostu to, co oni zrobili z tą fabułą, to jest po prostu głupota. I to taka totalna. Skradanie się. W takim miejscu nie lepiej się skradać. Jeśli Anno Key, naprawdę. Aby kusnąć i przemieszczać się, wykorzystując kryjówki, dzięki którym będziesz miał widoczny. Będziesz mniej widoczny, przepraszam. Wykorzystuj elementy otoczenia do rozproszenia wrogów. Monety, butelki i cegły powodują hałas, który przyciągnie ich uwagę. Zakradnij się za wroga i wciśnij F, aby go wyeliminować. Poznaj umiejętności bojowe, dźgnięcie, aby eliminować wrogów szybciej i ciszej. Jeszcze nas nie stać. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowali naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Jak miło chce się tak złapać. Co to? O czym ty mówisz, chłopie? Coś mi tu śmierdzi. Nie. Coś mi się tu nie podoba. Kurwa, to co? Zapomniał o latarce. O, ja pierdolę. Nie wyłączył latarki. Pomóżcie mi się zająć. Znaczy, to było logiczne, co ja zrobiłem. Znaczy, nielogiczne właśnie w sobie, co zrobiłem. Nie mówię, że to było logiczne, bo to nie było logiczne, ale... Który jest z nami, a który nie? Rozumiem, że tak, ty nie jesteś z nami. Dobra, umieraj. Rzucisz mnie czymś jak zwykle? Z nami czy przeciwko nam? Wojownik, ty jesteś z nami. O, no faktycznie, no mogłem wyłączyć latarkę, ale byłem przyzwyczajony do tego, że...
że jednak latarka nie jest potrzebna. Widzieliście to? Naprawdę, to jest dziwne. Ten typ się broni przed naszą dwójką na raz. Utrudnienie gry na siłę. I po mordzie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, bo jest już kiepsko. On chyba nie żyje. Również mam dla ciebie coś, dupku. Wy nie umiecie wchodzić, idioci. Przynajmniej tak zgaduję, że jest. Oczywiście rampy wam zrobili specjalnie, żebyście mogli wejść. Durnie. Oj, naprawdę, jestem rozczarowany tym, jak Techland do tego podszedł. Nie wiem, może więcej czasu potrzebowali, ale to mogli naprawdę napisać. Słuchajcie, gra jest w fatalnym stanie, ma dużo bugów, idziemy na skróty. Albo idziemy na skróty i poprawiamy w trakcie, albo wydajemy grę. Znaczy, albo wydajemy grę później i tyle. I nie miejcie do nas pretensji. I myślę, że ludzie by to naprawdę docenili, że jest taka komunikacja między ludźmi. A tutaj po prostu jest wszystkiego nawalone. No jest klapa totalna. Same te animacje to jest klapa, no. Totalna klapa. Nie podoba mi się to. Oczywiście każdy ma swój gust, każdy ma swoje rozumowanie i tak dalej. No ale dla mnie to jest klapa. No dobra. Wyzwól obóz. Tam dole pewnie, co? Wchodzisz na strzeżony obszar, to akurat wiem. Świetnie. Nie wskoczyłem jeszcze. Tam nie ma opcji, nawet żebyśmy się dosięgli. Trzeba znaleźć jakieś inne wejście. Na przykład to. Dobra. No nie, tutaj też nie wejdziemy. Tutaj też nie wyjdziemy. No pewnie. No pewnie. No ty kurwo jebana. Was równie dobrze można walić w ten sposób. Trochę was tu jest, nie powiem. Zobaczymy, czy was pokonam. Teoretycznie można was walić. O właśnie. W ten sposób. Patrzcie. Starczy ich walić. Au! Nie powiem, że warto ich walić w ten sposób, ale jednak nie. Szybko, 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 szybko. Hop, hop, hop. Ja jestem tu parkurowiec, halo. Oczywiście muszą mnie pizgnąć. Dobra, walnięty. No, to mnie ty, kurwa, czym ty mnie tu walisz? Gnoju jeden. Au! Ole, frajerzy. Teoretycznie, ej, oni też mogą w to wpadać. No i widzieliście? Kurwa, przeniknął mnie. Brawo, brawo. Tyle punktów poszło się jebać. O, naprawdę, to jest dziwne. To, co się tutaj dzieje, to jest dziwne. Te umiejętności nic nawet nie dają. To mi to da, że ja tego zombiaka, nie wiem, przewrócę i tak dalej i dopiero po nim wtedy skoczę. No nie da to nic. Czy ja mogę teraz ich eliminować? To jest dobre pytanie. No otwieraj to. Tam jest klamka, kurde, czy klamka? Klamra, nie klamka. Redni zamek, czerwona skrzynia.
naprawdę średniak jest ta gra. Jak na AAA jest wielki średniak. To nam jest niepotrzebne. Możemy wziąć w sumie noże do rzucania i inne tego typu superele mogą być spoko. Tam jest jeden. Jak to możliwe? Widzę cię! Sodo! Odwróć się, odwróć. Próbujmy to zrobić w ten sposób. Jak to się stało? Co jest, kurwa? Co to, kurwa? Czy ktoś to widział? Coś tu śmierdzi. Czy to... Czy to eliminacja? Tak właśnie. Zrobimy was w ten sposób. Chcecie po cichu? Będzie tam mieć po cichu. To nie jest problem. To nie jest problem. Po prostu mnie irytuje, że mi tego gra nie powiedziała. No, zresztą, no mówię, to jest logiczne, no żeby nie było. Ja rozumiem, że to jest logiczne, ale no już mogliby to... ogarnąć. Chodź. Niestety już tego teraz nie zrobię. Dobra, już lecą. Tam jesteś, fiut. Gdzie boss? Jeszcze mnie jedną, no. Dobra, umiera? Umiera. To już mogę latarkę włączyć. Kopniaki też są sztywne. Mam tu coś dla ciebie, zasrańcu. Już po tobie, fiucie. Uciekamy w tą stronę. Tu ich więcej chyba nie ma. Ja cię pokonam, no problem. Bo ja bym ją w zniszczeniu? Really? Dobra, topór. Łopata. I w pierdol. O, ja mam mało HP. Bardzo mało HP. Really? Low HP. I po łbie. Porucznik bandytów, no dlatego to jest się kpardy. I wpierdol. Pod tym względem ta gra jest easy. Nauczysz się schematów, to jest naprawdę to easy. No. Raz. I dwa. Wszyscy? Wszyscy. Tylko jedną apteczkę teraz użyłem. Porządne buty sportowe. Zamek trudny. Jakieś nagrody będą. Coś jest tutaj. I lockpiki się przydały. Cóż to jest? Zęby rekina. Coś może być ciekawego. Widzę, że Techland nauczył się co poniekąd od swoich gier, typu na przykład, że takie szapki to się nie opłaca robić na lockpika. Czapka medyka. Wojskowa apteczka, jakieś inne szmergle, duperele, ciężarki. Oj. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, to niestety pieprzył. Dajcie mi jakąś kuszę. Kolejne maczety, mołotowy, no sporo tego, nie powiem. Nie powiem, bo sporo tego tutaj jest. Włócznia do miotania, fajne. Dobra, tu już nic nie ma?
O, to nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. O, naprawdę? No i patrzcie, nie mogę teraz się anulować, naprawdę. Odejdź. Odejdź. Nie da się. Niestety, nie da się. No widzicie, i właśnie o tym mówię. Informują nas, że łup zniknie, to po co informujesz o tym? Kurwa, to jest bez sensu. I łup cały zniknął. Pielgrzymie. Rodzina Greenwood, do twoich usług. Dziękujemy. Zapamiętaj, pielgrzymie. Greenwood! Greenwood, pamiętam, 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 pamiętam. Podziwiam, Sophie. Jest ci... No już cały łup zniknął, naprawdę. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie, szybko. Sophie, mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie, jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Gdzie są Jack i Joe? Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Dokąd mam iść? Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Szybko! Biegnij! Idź już. Nie trać czasu. No dobra, to biegniemy. Pomodlę się za ciebie. To jest 5:32, jak chcę iść spać. A bo dobra, huk. I tak w sumie zaraz odcinek się kończy. To nie będziemy marnować sobie czasu. To następnym razem chyba pójdziemy jednak w żyćku trochę. Bo już staminy mamy trochę. A HP tak 2:10. Tak 2:10. Zauważyli nas? Niemożliwe. Niemożliwe. To jest tam dalej. 54 metry. Wykrywam pojemnik z inhibitorami. Gdzieś tutaj. Aiden, słyszałem hałasy dobiegające z wioski Chucka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Idź do Aitora. Idź na spotkanie Sophie. Idziemy na spotkanie Sophie. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Będę w kontakcie. Pomożemy. No i widzę, że zaczynają się wybory. Zaczynają się poważne wybory. Pojemnik z inhibitorami jest w pobliżu. Dobra, dobra. Tak jest, to świetnie. To gdzie on jest? To jest pytanie. Spóźniłem się. Sophie! Barney! Jesteś tu? Sophie? Sophie, zgłoś się! Jak zwykle nikt się nie zgłasza. Ta butelka. Nie, to już takie złomiaste te przedmioty. Części elektryczne. Żywica. Dobra, tu już nic chyba nie ma, oprócz tego kosza na śmieci i dwóch automatów.
Weź to. Aiden. Dobra, i co? Mamy iść w tamtą stronę, rozumiem. Gdzie jest ten pojemnik z inhibitorami? Gdzie to może być? Dobra, kochani, ale wiem, że zrobię wam tutaj polsat, ale to już na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda i jaki harmonogram macie w opisie. Trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.